siłą napędową i takim poczuciem przynależności, takimi korzonkami małymi, które zapuszczam w tej ziemi wileńskiej, to są oczywiście moje dzieci. Od 24 lat jestem mieszkanką Wileńszczyzny. Nie mieszkam w Wilnie, ale właściwie w rejonie szerwińskim, nieopodal Wilna. Natomiast całe moje życie toczy się w Wilnie. Urodziłam się w Kowarach, właściwie koło Karpacza. Korzenie mojej rodziny sięgają Galicji, dlatego że mama pochodzi spod Krakowa, tato z Łącka, niedaleko Nowego Sącza, więc we krwi mojej trochę góralskiej krwi we mnie płynie. Ale wychowałam się na Śląsku Opolskim, dokładnie w Krapkowicach, niedaleko Opola. W Opolu skończyłam studia. Kiedy poznałam mojego męża, Polaka, z Litwy, z Wileńszczyzny, jako patriota lokalny stwierdził, że wiesz, no mieszkać będziemy jednak tutaj. Nie przyszło mi to łatwo, dlatego że nie mam korzeni kresowych, ale moja fascynacja Wilnem zaczęła się już w czasach studiów. Przyjeżdżałam tutaj do Wilna, poznałam ludzi, którzy pokazali mi to oblicze bardzo polskie Wilna i to chyba zdecydowało, że zdecydowałam się na, powiedzmy szczerze, emigrację, bo w moim przypadku jest to emigracja. Kiedy przyjechałam tutaj, to pozostał we mnie taki pewien mit gościa, którego spotykano z szacunkiem, z niezwykłą serdecznością. Wilnianie są naprawdę niesamowicie gościnni. To też mnie zauroczyło. Kiedy zaczęłam tutaj już mieszkać, okazało się, że troszeczkę już spowszedniałam. Raczej już mój status gościa zmienił się w status mieszkańca. I pierwsze, co usłyszałam, to określenie, że no słuchaj, nie jesteś tu nam za bardzo potrzebna. My tu mamy swoich Polaków. Radź sobie sama, rób co chcesz. Szczerze mówiąc, w tym momencie jakaś taka myśl przemknęła, że może jednak trzeba wracać do siebie, ponieważ nie czułam się tutaj u siebie. I wtedy jakoś trafiło mi w ręce opowiadanie Czesława Miłosza. Jeden z esejów z Szukania ojczyzny napisał coś takiego, że kiedy wyjeżdżasz z rodzinnego kraju, domu, nie oglądaj się, rynie za tobą, czyli boginie zemsty. Z drugiej strony człowiek nie może istnieć bez tego, co go ukształtowało, bez zapachów, bez smaków, więc bez tego, czym nasiąkał przez całe życie. I tak w człowieku tkwi sprzeczność i człowiek musi nauczyć się z nią żyć. Ja tak wtedy pomyślałam, że snują się za mną te erynie, bardzo chcę wprowadzać tutaj coś swojego i napotykam na mur, na taką pewną blokadę i stwierdzenie, wiesz, my mamy swoje, okej, okay, uszka do barszczu, my mamy swoje grzybowiki, więc dziękujemy bardzo. I pomyślałam wtedy, że ja jeszcze pokażę wszystkim, co jestem warta i że może jednak poszukamy czegoś, co nas łączy. I pomału, małymi kroczkami rzeczywiście udało mi się stworzyć, połączyć to, co polskie, śląskie, z tym, co polskie, wileńskie. Trudne to było. Nawet ostatnio mi teściowa powiedziała coś takiego, po 24 latach mieszkania tutaj, że ty nigdy nie chciałaś być traktowana jako swoja. Bardzo mnie to w pewnym sensie zabolało, bo co to znaczy być swoja? Czyli nie wyłamywać się z pewnych stereotypów, zachowywać się dokładnie tak samo. Czyli jeżeli mieszka się na wsi, to koniecznie trzeba sadzić ogród, koniecznie trzeba mieć piękne kwiaty. Ja tego nie miałam i chyba to wynikało z tej różnicy mentalności. Próbuję cały czas. Jestem dzisiaj w takim miejscu, w którym naprawdę czuję się szczęśliwa i spełniona na bardzo wielu płaszczyznach, począwszy od zawodowej po rodzinną. I to właśnie chyba rodzina jest tym stymulatorem, który mnie zatrzymuje tutaj. Zrozumiałam, że jestem stąd, kiedy moi synowie mieli gdzieś tak, może nie wiem, Bartek miał może jakieś 6 lat, Szymon wtedy 3. I będąc na wakacjach u babci właśnie na Opolszczyźnie, powiedzieli, chcemy do naszej Gudaliny, bo miejscowość, w której mieszkamy, to Gudalina. I w tym momencie pomyślałam sobie, że faktycznie ja też chcę do tej Gudaliny, czyli ta przestrzeń, którą stworzyliśmy wspólnie z dziećmi, z rodziną, z mężem, daje mi to poczucie siły i ja, jak jestem w swoim domu, ja mogę powiedzieć, że jestem stąd.